Światowy Dzień Walki z Cukrzycą jest obchodzony 27 czerwca dla upamiętnienia odkrycia insuliny, leku, dzięki któremu cukrzyca z choroby nieuleczalnej stała się chorobą przewlekłą. Nikt z nas nie ma wątpliwości. Łatwiej cukrzycy uniknąć niż ją leczyć. Najważniejsze znaczenie ma nasz styl życia, w szczególności dieta i aktywność fizyczna. Jak niektórzy naukowcy szacują, zmiana stylu życia może zmniejszyć ryzyko cukrzycy o prawie 60%. Jakie leki dla chorych na cukrzycę wykonujemy w aptecznej recepturze? Przede wszystkim leki stosowane zewnętrznie do pielęgnacji skóry. Skórę osoby z cukrzycą cechują nadmierne przesuszenia, brak elastyczności, miejscowo pogrubiony naskórek, uporczywe swędzenie, zaburzenia pracy gruczołów potowych, skłonność do zaczerwień i zmian ropnych. Przede wszystkim są to maści pielęgnujące, natłuszczające na bazie euceryny, maści z witaminami na bazie lekobazy oraz preparaty z mocznikiem. W przypadku obecności zmian chorobowych wykonuje się maści z antybiotykami, np. gentamycyną. Przykładem maści stosowanej na zmianę z wysiękiem może być preparat z gentamycyną i zasadowym azotanem bizmutu o następującym składzie. Zasadowy azotan bizmutu 20 części, siarczan gentamycyny 1 część, wazelina hydrofilowa do 100 części. Na rany wykonujemy również roztwory. Przykładem może być preparat o następującym składzie. Gentamycyna 2 części, hydrokortyzon 1 część, roztwór wodny wodorowęglano-sodo o stężeniu 8,6% 30 części, fizjologiczny roztwór wodny chlorku sodu 250 części. Więcej przepisów na preparaty stosowane do pielęgnacji skóry i trudno gojące się rany znajdziecie na stronie receptura.pl. Zapraszam.